26 czerwca wspominamy świętego Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera. Zygmunt Karol Gorazdowski z Gorazdowa, herbu Prawdzic, urodził się w Sanoku 1 listopada 1845 roku. Był drugim z siedmiorga dzieci Feliksa i Aleksandry z Łazowskich, herbu Łada. Pierwsze miesiące życia spędził w majątku swojej babki, cudem unikając śmierci w czasie rzezi galicyjskiej. Przebywając w ukryciu, zachorował na gruźlicę, która towarzyszyła mu przez całe późniejsze życie. Szkołę elementarną i gimnazjum ukończył w Przemyślu, dokąd przeniosła się jego rodzina. W roku 1863 uciekł z gimnazjum, by wziąć udział w powstaniu styczniowym. Po jego klęsce wrócił do rodzinnego domu, by kontynuować naukę. Po ukończeniu gimnazjum podjął studia prawnicze na Uniwersytecie imienia Jana Kazimierza we Lwowie. W 1865 roku postanowił zostać kapłanem. Przerwał studia na drugim roku i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. Po jego ukończeniu przez 2 lata leczył nawrót gruźlicy. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1871 w katedrze lwowskiej. Początkowo pracował jako wikariusz. W tym czasie dał się poznać jako autor pism i opracowań religijno-katechetycznych, adresowanych głównie do dzieci i młodzieży. Były one wysoko cenione przez przełożonych, a jego katechizm dla szkół ludowych był zalecany w diecezji przemyskiej jako najodpowiedniejszy podręcznik przy nauce religii. Młody kapłan ujmował wszystkich otwartością i wrażliwością na potrzeby człowieka. W roku 1877 ksiądz Gorazdowski został przeniesiony do Lwowa, gdzie pracował w kilku parafiach i prowadził działalność charytatywną. Zakładał liczne towarzystwa miłosierdzia, a w 1882 roku sprowadził z Tarnopola siostrzyczki ubogich, które podjęły się prowadzenia taniej kuchni ludowej. Dały one początek założonemu w 1884 roku Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Świętego Józefa, zwanemu popularnie Józefitkami, prowadzącemu kolejne dzieła dobroczynne. Oprócz domu pomocy i zakładu dla nieuleczalnie chorych i rekonwalescentów, ksiądz Gorazdowski założył także internat dla studentów, seminarium nauczycielskiego i zakład Dzieciątka Jezus, w którym, jako pierwszym w kraju, opiekę znajdowały porzucone niemowlęta. Do końca życia założyciela znalazło tam opiekę około 3000 dzieci. Stworzył również Towarzystwo Opieki nad Niemowlętami, które objęło opieką ubogie matki wychodzące z lwowskiego zakładu położniczego i ich dzieci. W zakładzie Dzieciątka Jezus bezpłatny dach nad głową, wyżywienie oraz opiekę duchową, a czasem i pomoc w resocjalizacji, znajdowały także kobiety z małymi dziećmi. Niemowlęta porzucone po ukończeniu 1 roku życia były odsyłane na koszt zakładu do rodzin zastępczych mieszkających na wsi. Przebywały tam do 6 roku życia, a jeśli było to możliwe, mogły pozostać w takiej rodzinie na stałe. W przeciwnym razie o ich dalszy los troszczyły się siostry, umieszczając je w zakładach wychowawczych. System ten mógł funkcjonować wyłącznie dzięki księdzu Gorazdowskiemu, który nie ustawał w zjednywaniu dobroczyńców i w zdobywaniu niezbędnych środków. Z jego inicjatywy powstał we Lwowie Związek Katolickich Towarzystw Dobroczynnych, którego został wiceprezesem. W miarę rozwoju zgromadzenia zakonnego ksiądz Gorazdowski uruchamiał kolejne jego placówki w różnych miastach Galicji. Jako proboszcz parafii świętego Mikołaja we Lwowie prowadził także działalność charytatywną na własną rękę. Jego plebania zawsze była otwarta dla lwowskiej biedoty. Żebracy ściągali tu z całego miasta, bo wiedzieli, że ksiądz Dziadów, jak go powszechnie nazywano, nie przegoni ich, mimo że sam żył bardzo ubogo. Jadał niezwykle skromnie, chodził w starej, zniszczonej bieliźnie, sutannie i płaszczu. Józefitki starały się dbać o swojego założyciela, ale otrzymywane od nich odzienie rozdawał ubogim. Jego konfesjonał był zawsze oblężony,
Penitenci mogli się do Niego zgłaszać o każdej porze, a i On odwiedzał w domach najbardziej zatwardziałych grzeszników, zachęcając ich do skorzystania z sakramentu pojednania. Ksiądz Zygmunt założył także katolicką szkołę polsko-niemiecką i sprowadził do pracy w niej braci szkół chrześcijańskich. Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego, by wydawać tanie dzienniki i pisma dla ludu, założył Gazetę Codzienną. Za obie te inicjatywy wiele wycierpiał od tych, którzy sprzeciwiali się takiej aktywności duchownych. Na szczęście miał wsparcie ze strony arcybiskupa lwowskiego, Józefa Bilczewskiego, który w przyszłości zostanie jednocześnie z księdzem Gorazdowskim beatyfikowany i kanonizowany. Pod koniec życia ksiądz Gorazdowski cierpiał na niebezpieczną chorobę oczu, grożącą całkowitą utratą wzroku. Ksiądz Zygmunt Gorazdowski zmarł w opinii świętości 1 stycznia 1920 roku we Lwowie, w domu generalnym zgromadzenia i został pochowany na cmentarzu Łuczakowskim. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w archidiecezji lwowskiej 20 czerwca 1989 roku. Święty Jan Paweł II 26 czerwca 2001 roku dokonał we Lwowie jego beatyfikacji. Natomiast 23 października 2005 roku papież Benedykt XVI ogłosił go świętym. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty świętemu Zygmuntowi, prezbiterowi, dałeś łaskę służenia ubogim i cierpiącym. Spraw prosimy, abyśmy przez jego wstawiennictwo otoczyli ewangeliczną troską braci będących w potrzebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.